Dzień dobry. Przy mikrofonie Tomasz Grzywaczewski. Zapraszam serdecznie na podcast Kierunek Wschód, który przygotowuję dla Państwa z portalem Kresy24.pl. Ja w tym podcaście będę dla Państwa przygotowywał podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie. Ja w maju spędziłem ponad trzy tygodnie w okolicach linii frontu, przede wszystkim na Donbasie, ale również w obwodzie Charkowskim. Maj to był Miesiąc wyczekiwania na zapowiadaną od wielu tygodni potężną ukraińską kontrofensywę, do której jak dotychczas nie doszło, i tak naprawdę myślę, nikt poza prezydentem Zeleńskim, jego otoczeniem i najwyższymi ukraińskimi dowódcami wojskowymi nie wie, kiedy rzeczywiście ta kontrofensywa się rozpocznie i na jakim kierunku będzie ona prowadzona. Jednocześnie sytuacja na linii frontu, czyli ta wojna pozycyjna trwająca już w zasadzie tak naprawdę od, od kilku miesięcy, chyba taką ostatnią operacją, która zmieniła realnie obraz linii frontu to było jednak wyzwolenie Hersonia w połowie listopada ubiegłego roku. Od tamtego momentu Toczy się pozycyjna wojna na wycieńczenie, choć takim można powiedzieć, pewnego rodzaju kolejnym momentem przełomowym mogło być, mogło być zdobycie Bachmutu przez wojska rosyjskie. Przynajmniej tak Rosjanie próbują to przedstawiać w swojej propagandzie, ale w istocie zdobycie tego miasta nie zmienia w istotnym stopniu sytuacji na polu bitwy. Bachmut to Bitwa o Bachmut była najkrwawszą bitwą w Europie od czasów II wojny światowej. Szacuje się, że w, w trakcie walk mogło zginąć około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a straty w armii rosyjskiej uwzględniające również żołnierzy zaginionych, a także tak ciężko rannych, że nie są dalej zdolni do służby wojskowej, może oscylować w okolicach 50-80 tysięcy, w pewnym momencie nawet padło stwierdzenie z prezydenta Joe Bidena, 100 tysięcy żołnierzy. My nie znamy strat armii ukraińskiej, one są na pewno niższe. Natomiast pytanie o to, jak niższe. w każdym razie bilans ofiar tej bitwy jest porażający. Nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście całe miasto zostało zdobyte przez wojska rosyjskie. Strona ukraińska twierdzi, że cały czas utrzymywane są niewielkie przyczółki na południowo-zachodnich obrzeżach miasta, ale to w istocie nie ma większego znaczenia. Bez wątpienia Rosjanie kontrolują 90 kilka. Procent, być może 100% Bachmutu. Natomiast walki zaczęły się w okolicach w okolicach tego miasta. I tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Otóż wydaje się, że wojska ukraińskie próbują, atakując na flankach, doprowadzić do pewnego rodzaju przynajmniej półokrążenia wojsk rosyjskich znajdujących się w Bachmucie. W takim kontekście wypowiadał się właśnie w, w maju, pod koniec maja, główny dowodzący rosyjskich wojsk lądowych, generał Aleksander Syrski, który mówił, wtedy, że rosyjscy żołnierze wchodzą do Bachmutu jak szczury w pułapkę i wręcz wprost mówił o tym, że wojska ukraińskie będą próbowały Bachmut okrążać. i Rzeczywiście patrząc na sytuację pod Bachmutem wydaje się, że taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Wojskom ukraińskim udało się wyzwolić przyczółki, no właśnie na, pół, na południu oraz na północy od Bachmutu, między innymi w okolicach miejscowości Iwanivskie oraz Chromowe. Co więcej, patrząc na sytuację w Bachmucie rzeczywiście. Zbrodniarze wojenni znajomiczej grupy Wagnera rozpoczęli się z tego miasta. I tutaj znowu mieliśmy deklarację zbrodniarza wojennego przywódcy grupy Wagnera Ewgenia Prigożyna, który odgrażał się, że już do 1 czerwca wszystkie oddziały wagnerowców zostaną wycofane z Bachmutu. Tak się nie stało, ale nie było wątpliwości, że trwa rotacja wojsk i Bachmutowcy są zastępowani przez regularne oddziały armii rosyjskiej. Ponadto pojawiły się również pogłoski, że być może na ich miejsce wejdą kadrowcy. Na razie nie mamy potwierdzenia tych, tych informacji, ale byłoby to możliwe, bo warto zauważyć, że. Oddziały czeczeńskie, wierne kolejnemu zbrojniarzowi, dyktatorowi Czeczenii, oczywiście w składzie Federacji Rosyjskiej, czyli Jamzanowi Kaderowowi, ostatni raz były na linii frontu około 8-9 miesięcy temu, a zatem miały bardzo dużo czasu, kaderów miał bardzo dużo czasu, żeby odtworzyć stan osobowy swoich oddziałów, żeby je odpowiednio uzbroić. Także być może rzeczywiście kaderowcy pojawią się znowu na, na froncie. Natomiast oczywiście to, co dzieje się dzisiaj pod Bachmutem, to nie jest jeszcze ta wielka kontrofensywa, to są lokalne, taktyczne uderzenia. Ale tutaj jest rzeczywiście bardzo ciekawe jest to, że rzeczywiście zdobycie Bachmutu nie dało żadnej przewagi Rosjanom, co więcej może spowodować, że ich żołnierze znajdą się, no może nie w całkowitej pułapce, ale w jakiejś formule okrążenia. Zresztą już teraz wiadomo, że Ukraińcy bombardują, atakują przy użyciu artylerii tych, tych Wagnerowców którzy z Bachmutu się, się wycofują. Patrząc na całą linię frontu, to rzeczywiście w tym momencie mamy pewien moment mniejszej intensywności walk, w szczególności mniejszej liczby ostrzałów ze strony rosyjskiej, co właśnie związane jest prawdopodobnie z tym, że z jednej strony niektóre oddziały są rotowane, z drugiej strony, że po prostu Rosjanie zaczynają przechodzić do defensywy, przygotowując się do odparcia kontruderzenia. Kontr Spada także liczba żołnierzy straconych przez Rosję. Tak te szacunki Ukraińskiego sztabu generalnego podają, że to jest około 450 żołnierzy dziennie. Pamiętam, że jeszcze w lutym, w marcu to, to, to było nawet około 800 żołnierzy, także bez wątpienia te walki są mniej intensywne. Natomiast to, że do, ta, do tej kontrofensywy dojdzie, no jest w zasadzie pewne to wynika z szeregu czynników oczywiście jest ten czynnik militarny ale jest też czynnik polityczny i powiedziałbym że czynnik społeczny polityczny chodzi o to że po prostu Ukraińcy zdają sobie sprawę że jeżeli chcą dalej otrzymywać pomoc militarną z zachodu to muszą wykazać się sukcesami na polu bitwy i tak było już wielokrotnie wcześniej przecież na początku państwa zachodnie w szczególności myślę tutaj o głównym hamulcowym do niedawna jeszcze, pomocy do Ukrainy, czyli, czyli o Berlinie, odmiewały dostarczania na początku ciężkiej broni, potem czołgów. W tym momencie okazuje się, że na Ukrainę dostarczane, zaczęły już być dostarczane nawet pociski do dalekiego zasięgu. Taką decyzję dostarczyła Wielka Brytania, przekazując Ukraińcom pociski manewrujące Storm Shadow. Jest już w zasadzie pewne również, że na Ukrainę trawią nowoczesne zachodnie samoloty bojowe, ale to, że Zachód był skłonny dostarczać tę broń, oczywiście po bardzo, bardzo po bardzo długich negocjacjach było wynikiem tego, że po prostu. Przywódcy państw zachodnich widzieli, że Ukraina odnosi sukcesy na polu bitwy, więc Kijów ma pełną świadomość, że musi odnieść kolejny sukces, żeby coś na froncie się zmieniło. Natomiast ja myślę, że tu jeszcze ważny jest pewien aspekt wewnętrzny sytuacji społecznej. Przyznam szczerze, że ja po raz pierwszy jeżdżę na front na, na, na Ukrainę, jeżdżę w okolicy linii frontu od samego początku tej barbarzyńskiej rosyjskiej inwazji. Tak naprawdę ja byłem na Ukrainie jeszcze przed tym, przed tym uderzeniem, zresztą 24 lutego. 22 roku, zastał mnie w, na, na linii fontu pod Donieckiem. Wtedy byliśmy z moją koleżanką Moniką za dwie kilka kilometrów od Rosjan. Ale mówię o tym dlatego, że przez te minionych kilkanaście miesięcy ja obserwowałem niewiarygodną determinację społeczeństwa ukraińskiego, żeby najpierw obronić się przed zniszczeniem państwa ukraińskiego przed, przez rosyjskich bandytów, a potem, żeby wyzwolić terytoria zajmowane przez zbrodniarzy z Rosji. I ta determinacja, ta determinacja oczywiście cały czas istnieje, ale ja po raz pierwszy, teraz będąc w Mali, zobaczyłem pewne symptomy zmęczenia po stronie społeczeństwa ukraińskiego. To było kilka takich naprawdę niezależnych rozmów. Jedna rozmowa z moją koleżanką, młodą dziewczyną, która jest zresztą doskonałym, doskonałym fotografem studiowała dziennikarstwo. Ona powiedziała taką rzecz, że i od początku jest bardzo zaangażowana, jeżeli chodzi o relacjonowanie tego konfliktu. Ona również pomaga dziennikarzom. I powiedziała taką rzecz, że coraz częściej zastanawia się, również to jest głos jej rówieśników, oni pochodzą z Odessy. Co będzie, jeżeli ta wojna potrwa jeszcze nie kilka miesięcy, ale kilka lat? W jaki sposób można na Ukrainie myśleć o przyszłości? Jak skończyć studia? Jak zakładać rodzinę? Jak kupić mieszkanie? Jak stworzyć dom? Skoro w każdej chwili na głowy mogą spaść rosyjskie rakiety, kiedy w każdej chwili Rosja może próbować dalej atakować, kiedy tak naprawdę kraj pogrążony jest w kryzysie, gdzie, kiedy żyje się w kraju, w którym nie ma się prawa myśleć o przyszłości. I że to jest doświadczenie niebywale frustrujące, i ona zastanawia się, jak to jej życie będzie, będzie wyglądało. A niedługo potem dostałem. Wiadomość również od mojego kolegi, tym razem z Charkowa, lekarza, który obecnie pracuje w szpitalu wojskowym. On od pierwszego dnia inwazji ratował życie najpierw ludności cywilnej. Potem żołnierzy. On nie odpisywał mi przez ty kilka tygodni. Muszę, mówiąc szczerze, wywołało to moje duże zaniepokojenie. Nie wiedziałem, co się wydarzyło. W końcu otrzymałem odpowiedź, w której mój kolega napisał wprost, że po prostu jest wycieńczony, że czuje syndrom wypalenia zawodowego, że coraz mniej widzi sensu w swojej pracy, chociaż że jest niezwykle potrzebna, ale że czuje się potwornie zmęczony i zastanawia się, jak długo jeszcze będzie w stanie wytrwać na swoim lekarskim. Posterunku. I wreszcie ostatnia wiadomość od mojej koleżanki, tym razem z Czernichowa, która napisała, że rok temu bali się, że zabraknie im uzbrojenia. Wojskom ukraińskim zabraknie uzbrojenia, zabraknie amunicji, a teraz zaczyna się zastanawiać, czy nie zabraknie im ludzi, bo cały czas słyszy o kimś z jej bliższych, dalszych znajomych, o kimś z rodziny i przyjaciół, kto został ranny na foncie kto zginął na froncie, że przecież te straty, które ponosi armia ukraińska są oczywiście o wiele wielokrotnie wyższe niż podawane przez armię ukraińską, która w zasadzie bardzo rzadko właściwie informuje o swoich stratach. I co będzie, jeżeli znowu, to znowu to samo pytanie, co będzie, jeżeli ta wojna będzie trwała jeszcze bardzo, bardzo długo, ilu jeszcze Ukraińców musi zginąć, czy nie okaże się nagle, że brakuje żołnierzy. Na razie wydaje się, że takiego ryzyka nie ma, ale to jest pewnego rodzaju percepcja, również młodej dziewczyny mieszkającej w Czernichowej. To był taki trójgłos dochodzący do mnie z trzech różnych stron Ukrainy. Z Czernichowa, z Charkowa, z Odessy. Myślę, że on jednak pokazuje to, że ukraińskie społeczeństwo staje się zmęczone. I ma do tego pełne prawo. Ja powiem więcej. Mam wrażenie, że również my, dziennikarze, stajemy się zmęczeni, znużeni relacjonowaniem tego konfliktu. Znużeni stają się wolontariusze, znużone stają się społeczeństwa zachodnie. Wszyscy stają się zmęczeni, i na to moim zdaniem liczy Rosja. Ja pamiętam, kiedy rok temu, kiedy udało się wygrać bitwę o kijów, kiedy armia ukraińska odniosła spektakularne, niebywałe sukcesy wyzwalając obóz napisałem, żeby nie popadać jednak na Twitterze: napisałem, nie, po, nie popadajmy w hura optymizm. Rosyjska pamięć historyczna. Zakłada, że Rosja może nawet na początku wojny ponosić klęski, ale potem i tak zwycięży, bo to wydarzyło się w trakcie II wojny światowej, to wydarzyło się w trakcie kampanii Napoleona. Rosja jest przekonana, że dzięki swojej wielkości terytorialnej i zasobach zasobów ludzkich poddanych niewolników, których można traktować jak mięso armatnie, po prostu może tę wojnę prowadzić bardzo, bardzo długo i w końcu wszyscy się zmęczą. I w, 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 wtedy pamiętam, że spotkałem pewne kursy, głosy krytyczne, że tutaj się je defetyzm, że tak nie jest, że to już sytuacja się zmieniła, że dzisiaj wojna wygrywa się nową technologią, nie, bo Rosja wcale nie ma, takich nie ma takiego zaplecza czy zasobów ludnościowych, co poniekąd jest prawdą, bo Rosja ma problemy demograficzne, ale ciągle ma te zasoby nie, po prostu nieporównywalnie większe niż Ukraina. i, i, i Natomiast mam wrażenie, że niemalże rok od tamtego czasu okazuje się, że jednak te problemy są aktualne, bo Rosja jest ten, ten, tą wojnę w stanie prowadzić bardzo, bardzo długo. Dlatego ta kontrofensywa ma tak ogromne znaczenie. Ona musi przełamać pewien psychologiczny impas, który się. Które się pojawił, jednocześnie wojska ukraińskie zdają sobie sprawę, że muszą przeprowadzić tę kontrofensywę w sposób bardzo skuteczny, że tutaj nie mam mowy o pomyłkach. Ja w ogóle z moich rozmów z żołnierzami, również z oficerami, przy oficerami liniowymi, wynika, że moim zdaniem przynajmniej w pierwszej fazie tej kontrofensywy nie dojdzie do jednego skoncentrowanego uderzenia, tak jak to miało miejsce w przypadku kontrofensywy w obwodzie charkowskim, ale będziemy mieli do czynienia z rozposzonymi uderzeniami być może na całej długości linii frontu. Po to żeby dezorientować wojska rosyjskie, żeby zmuszać Rosjan do przerzucania wojsk, żeby oni nie wiedzieli, gdzie nastąpi właściwe uderzenie. I wydaje mi się, że my takie działania już obserwujemy, bo widzimy chociażby to o czym wspomniałem na początku no, tego podcastu sytuację pod Bachmutem. Pojawiają się punktowe uderzenia w okolicach kupiańska na północy w budziechskim, chociaż tutaj też atakowali Rosjanie. No i wreszcie mamy oczywiście sytuację no jednak bezprecedensową, czyli wkroczenie. Oddziałów rosyjskich ochotników, ale którzy są sprzymierzeni z Ukraińcami, z Kijowem na tereny Federacji Rosyjskiej. To jest próba przeniesienia wojny na teren Rosji, na razie do obwodu Białogorockiego. Tutaj te walki. No, toczą się tak naprawdę już, już chyba mogę jakieś nawet od kilku tygodni. Początkowo to był jeden rajd w okolicach miejscowości Grajworon. W tym momencie rosyjscy ochotnicy, między innymi, atakują miejscowości położone koło takiego miastecz miasteczka Szebekino, które znajduje się no, w zasadzie po, po, że w linii prostej na północ, no, północny Północny wschód od Charkowa. No i oczywiście te działania nie doprowadzą do zdestabilizowania Rosji, one to, toczą się cały czas na niewielkim obszarze, przygranicznym, natomiast one zmusiły już, i to jest potwierdzone, wojska rosyjskie do przerzucenia pewnych sił właśnie na tereny przygraniczne do powodu biełgorackiego. I takie działania no, prowadzą do tego, że Rosjanie no, muszą coraz bardziej jakby, rozciągać tę linię frontu, muszą, mm, muszą zmniejszać mm, odwody, które znajdują się na okupowanych terytoriach mm, Ukrainy, czy też nie będą w stanie wysyłać w tak szybkim tempie posiłków. Więc myślę, że temu służył ten atak, chociaż on myślę, że ma jeszcze dodatkowe pewnego rodzaju elementy, to już skoro przy tym jesteśmy, to może powiem dwa słowa. No, to jest po pierwsze, jak mówię, no, to jest dezorganizowanie czy dezorientowanie Rosji, ale też myślę, że chodziło o, i tu znowu aspekt psychologiczny, o przekroczenie pewnej czerwonej linii. Przecież od początku tej wojny taką, taką mantrę powtarzano na Zachodzie, że w, nie daj Boże, nie, ta wojna, Ukraińcy mogą walczyć, ale tylko na swoim terytorium nie można zaatakować terytorium Federacji Rosyjskiej, bo to doprowadzi do trzeciej wojny światowej, w ogóle nuklearnej zagłady. I, I to oczywiście było podyktowane, myślę przede wszystkim po stronie zachodniej, pewnego rodzaju zimno-wojenną traumą, kiedy wydawało się, kiedy było rzeczywiście realnie możliwe, że Związek Sowiecki po prostu wywołał wojnę atomową. Dzisiaj takiego ryzyka nie ma, i Ukraińcy postanowili postawić Zachód przed faktem dokonanym. Po prostu zaatakowali terytorium Federacji Rosyjskiej, choć to, to oficjalnie zrobili oczywiście ochotnicy, no właśnie, którzy, którzy walczą, którzy są w, w oddziałach ochotniczych. To nie są nie w ramach regularnych rosyjskich, ukraińskich sił zbrojnych, no ale wydaje się czym oczywistą, że to jest wpływ państwa ukraińskiego. W związku z czym Kijów pokazał, no cóż, no cóż, Rosja została zaatakowana, i nic się nie wydarzyło. Nie doszło do wybuchu III wojny światowej. A zatem ten aspekt psychologiczny jest, myślę, tutaj też bardzo istotny. No i pewnie jakieś sądowanie tego, czy być może można jakoś jednak próbować. Destabilizować sytuację wewnątrz, wewnątrz Rosji. Um, natomiast wracając na ukraińskie pole bitwy, to w tym momencie chyba są takie trzy możliwości uderzenia. To jest po pierwsze to jest uderzenie, kontrofensywa na obwód łuchański, choć wydaje na północy, choć wydaje się, że tutaj potencjalnie byłoby dosyć łatwiej odnieść sukces, to jednak ona nie daje takiego, takiego spektakularnego, wielkiego sukcesu politycznego czy strategicznego. No, uderzenie, o mówi się cały czas, czyli na, to uderzenie na Zaporze, ale tutaj z kolei Rosjanie są potwornie dobrze ufortyfikowani. Z Wynika, że e, tam rosyjskie linie obłony sięgają, głębokości, głęb... sięgają na głębokości 20 km. Tam jest wręcz. Sześć bodajże linii obrony, zasieki, okopy, zapory przeciwczołgowe, pola minowe no po prostu koszmar. To, to jest bitewny koszmar po prostu tego regionu. No i wiesz, taki scenariusz trochę powiedziałbym, wydawał, który może się wydawać politykal czy war fiction, czyli próba desantu przez Dniepr i uderzenia błyskawicznego Blitzkriegu na Krym. Tutaj duża część analityków wskazuje, że to raczej byłby był scenariusz niewykonalny, bo, bo Ukraińcy po prostu nie, nie, nie mają potencjału, żeby dokonać takiego. Powiem tym historycznym, takiego The Day, takiego ukraińskiego odpowiednika operacji Overlord, lądowania aliantów w Normandii w trakcie, w trakcie II wojny światowej. Natomiast ewidentnie Rosjanie chyba się przestraszyli tego scenariusza i dlatego zdecydowali się na absolutnie barbarzyński, zbrodniczy akt, czyli wysadzenie tamy w nowej kachowce, co doprowadziło do zalania miejscowości znajdujących się poniżej nowej kachowki w delcie Dniepu. Zalano w tym momencie. Nie, nie są znane dokładnie statystyki, ale no, tysiące, tysiące, domów, chociaż przede wszystkim warto zauważyć, że ta fala zalała tereny znajdujące się cały czas po, po drugiej stronie rzeki Dniepr, czy po drugiej stronie Hersonia, a zatem na terenach cały czas zajmowanych przez, okupowanych przez Ukraińców. No ale takie działanie, jeżeli rzeczywiście Rosjanie obawiali się uderzenia przez Dniepr, ma pewien sens, bo nawet jak woda opadnie, to przecież te tereny będą podmokłe jeszcze przez długi okres czasu. No i rzeczywiście chyba takie uderzenie tutaj traci sens, nawet jeżeli było ono planowane, czego nie wiemy. W każdym razie podsumowując to, co dzisiaj widzimy na linii frontu, to jesteśmy cały czas na etapie oczekiwania, ale sytuacja zaczyna się powoli dynamizować. A moje doświadczenie pobytu na frontie jest takie, że ja w maju praktycznie prawie w ogóle nie byłem dopuszczany na pierwszą linię frontu. Dziennikarze są blokowani, dostęp jest ograniczany i to dobitnie świadczy o tym, że kontrofensywa nadchodzi. Identyczna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku przed ofensywą, kontrofensywą w obwodzie w, na terenie Charkowszczyzny. Wtedy też dziennikarze po prostu nie byli wpuszczani. Teraz to również się dzieje. Pamiętam, że jeszcze w lutym byłem w stanie być w okopach 800 metrów od rosyjskich pozycji. Byłem w stanie wsiąść na pokład helikoptera, śmigłowca, przepraszam, szturmowego, śmigłowca zwiadowczego, szturmowego, w każdym razie wojskowego śmigłowca. Teraz wyzwaniem stało się dojechanie 5 km do linii, do linii frontu. A zatem oczekujemy, zobaczymy, co się wydarzy, ale sytuacja, bo w tym może się wydawać, że na, na wschodzie bez zmian, jest jednak niezwykle dynamiczna. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kierunek Wschód.